Hej, witajcie w Budowniczych Grecji. Budujemy greckie polisy, jak się można po tytule domyślać. No i tutaj przeżyłem pierwsze rozczarowanie, bo miałem taki fajny, wydawałoby się, plan. Mianowicie tutaj na tym wzniesieniu chciałem zbudować takie piękne kolumnady na przykład. Tak, tutaj wiecie, pociągnąć taką drogę i zobaczcie, nie da się. To, że budynków się nie da, to jeszcze okej, ale że tego się nie da... Super by to wyglądało, jakbym zrobił z czegoś takiego, dołożył jeszcze jakieś takie perystazy. No ale też się nie da. Kwietnik, nawet kwietnika się nie da, niczego się nie da. I kurczę, pieczone twórcy, kochani, musicie to ogarnąć. No bo to by było idealne. No, jestem rozczarowany. Mam zwiększyć poziom tych chat, muszą być zadowoleni, żeby można było zrobić tutaj chatę. Ale dobra, chcą tartak, to zróbmy ten tartak, bo cuduję, wydziwiam. O, potrzebuję więcej tych domków lepszych, 30 aż w ogóle. Albo nie, 30 tych obywateli, którzy tak się nazywają. Nie teci, tylko zeugitai. Dobra, gdzie jest tartak? Ja go gdzieś widziałem. Produkcyjny, tu jest tartak. Dobra, tutaj mamy tego drwala. O, drugi ten sobie magazyn zrobiłem. Tu jest taki zagajnik fajniutki. Okej, niech tutaj będzie ten drwal. No, tych drzewek nie będę ruszał. Miło by było. Tylko, że muszę zwiększyć zadowolenie. No, mogę im podatki obniżyć. No, ale nie chcę tego robić. Kurde. Nie no, szkoda, że tu się nie da. Come on. Ja rozumiem, że budynków tu nie można, bo teren powinien być równy. Albo trzeba kombinować z jakąś podmurówką. No ale takie rzeczy dekoracyjne, takie kolumienki, to absolutnie powinno się dać. Schody w ogóle powinny być. O, to też by było dobre. Dobra, czy jak ja im zrobię jakąś statuę byka, to czy oni się ucieszą? Na przykład. I się poziom zwiększy. Bo tu mógłbym zrobić takie rzeczy. No chyba się nie ucieszyli. Kurczę, czy ja im muszę podatki obniżyć? Czy to jest, szanowni państwo, możliwe? Bo tu się kończy ta chałupka. Czyli mamy jedno pole takie malutkie. To taki kwietnik sobie tu zrobię? Nie, coś większego, coś wyższego. Palenisko za bykiem. Albo taką kolumienkę. Dawaj. Brzydko to wygląda. Mogę to zniszczyć, ale już chyba se daruję. Kwietnik taki? Aj, dobra, niech będzie. Choć nie podoba mi się, pewnie to wypierniczę. Tak mi się wydaje. O, to jest takie duże. Jakby to obok siebie stawiać, to by fajne było. No naprawdę, można by coś kombinować. No tylko szkoda, że tak nie mogę. Ja to poczekam, bo może kiedyś się będzie dało. Czy coś się w ogóle połączy? Nie, nie połączy się. Te by się mogły łączyć, jakbym się uparł. Ale z tym nie. No kombinuję. Czyli się nie ucieszyli w ogóle z tego. Mogę to wyburzyć. Nic z tego nie wynikło. Szkoda. Dobra, czyli podatki muszę, kurczę, zmniejszać. I cholera. Trudno. No chodź. Aha, to są takie poziomy. Co? Oj, teraz są szczęśliwi dopiero. A to gnoje. I zobaczcie, teraz mogę ulepszyć, tylko desek potrzebuję. O, tu też są szczęśliwi. Aha, bo wszędzie zmniejszyłem. Ale dobra, mam złoto na plusie. No dobra, no skoro tak, to niech będzie. No to zrobimy małe cięcie, żeby się tych desek nazbierało. No i mamy pierwsze deski. Narzędzia, kurczę, narzędzia mi się będą kończyć. O, ale patrzcie, już to taki lepsiejszy.
Tylko, że ja co, ile tego A4 muszę ulepszyć? Nie, to 4 to bez problemu. To damy te na rogach. Tylko znów deski są potrzebne. Ono się w miarę szybko robi. Ale nie aż tak szybko. Dobra, poczekamy. Dobra, na razie to sobie na rogach te chałupki ulepszę. Tutaj dwie deseczki. No, jeszcze jakieś szaty będziemy robili. Kaganki. Piwo. Wino macie. Nie przeginacie. Dobra, jeszcze jedną deskę. Jeszcze jedną deskę. I się zrobi to. I chyba będę mógł kolejne rzeczy budować. Na pewno jakby fabuła pójdzie do przodu. Tak, to musieli być bezdomni. Albo nie, brakowało mi ludzi. Pracowników mi chyba brakowało. O, to chyba było to. Tak mi się wydaje. Teraz mamy wolnych pracowników. Tylko wtedy powinno być to widać na minusie. Nie, no, ale byłoby minus i to chyba było to. Tak mi się wydaje, szanowni państwo. Dobra, mamy te deski, to dawaj. Our ship's captain has finally returned from his mission. No, wymiana handlowa, okej, może być i zbudować port, widzicie? Pamiętałem coś takiego. Dom sofistów. A, taka karczma jakby, kurczę. Biblioteka. I gdzie ja to będę robił? Ja myślałem, że będę w stanie tutaj właśnie w ten sposób kombinować, ale chyba mi się to nie uda. No, a może tu? Dobra, poczekamy, aż zbiorę te deski, bo nie wiem, jak to dokładnie działa. Produkcyjne. Nie, drugiego poziomu jeszcze nie ma. Czyli ten port musi być gdzieś indziej. Biblioteka to widzieliśmy, targowisko Noria, to wszystko mamy. Tu jest te lesze. Aha, technologię za chwilę będziemy. Aha, dom sofistów i wtedy się odblokują technologie, okej. Okay. Dobra. Czyli gdzie to było? Dom Mimosty. Tutaj dom sofistów. No nie wiem. Tutaj, kurczę. Czy może właśnie tu? Takie rzeczy. Na rogu może? A może tutaj pod tym drzewkiem pięknie? Dobra. A było to drzewko. Aj, widzicie, jest drzewo technologii. I co oni chcą? Handel morski, żebym opracował. A gdzie ten handel? Tu. Dobra, to robimy. Punkty wiedzy 500. Ile ja mam tych punktów? Ej, to drachmy też kosztuje. No jeśli dziadek nie będzie mówił niczego innego, to pójdę sobie w tę erę brązu. Bo potem widzę, że mamy lepsze uzbrojenie. Tu już nawet będzie, nie, tutaj dopiero będzie. Uzbrojenie 4. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, zróbmy ten port, tak jak sobie tego życzą. Tylko gdzie to będzie? Usługowe pewnie. Nie. Tryb zarządzania jednostkami. O! Budynki administracyjne. Jest, przystań. No dobra. No ciekawe, czy to mi się uda z tymi drogami. Chyba nie. Tak, jednak muszę... A, mogę... A czekajcie, mogę dać tu? Też nie. Musi być... Tak idealnie. Czyli tak. No dobra. Czyli drogę trzeba wywalić i zbudować nową. Bo tu musi być. Ojejku. Tak tędy bym se zrobił. Albo dobra, na razie nie będę jej usuwał potem. Tak patrzcie jak łażą. Kurde, czyli trzeba im tu zrobić drogę chyba. Tylko ciekawe, czy oni będą tym chodzić. Gnojki. A w sumie. Niech se łażą.
Dobra, mam zrobić, pozyskaj narzędzia. Aha, pamiętam ten handel, Kupno. No ja bym chciał tego całkiem sporo w gruncie rzeczy. Bo to, żeby sobie ten nowy domek zrobić, to sporo tych narzędzi potrzebujemy. Kupno do. I tak ma być właśnie. Do 6. Tak? Ciekawe, czy to będzie działać. Oni powinni... Odnaleziono skarb. A, oddajmy 300. Ej, dobra, mało mam. Bierzemy. Jednak bierzemy. Dobra, dobrze, ja to ustawiłem. Teraz kupno, tak ma być, tak ma być. I mi trochę tego zejdzie. Dobra, dodajmy sobie narzędzia tutaj, żeby było je widać, okej. Ma to rosnąć. Tu też widać oczywiście. Czy oni w ogóle pływają? No jest, płynie, dobra. Uwaga, przywiezie te narzędzia. Wydaje mi się, że przywiezie. Albo wtedy, kurde, zły rozkaz miałem, cholera. A nie, jednak przywiózł, patrzcie. No dobra, to ja sobie zrobię tutaj lepsze te domki. Biorę. Okej. O, desek już brakuje, dobra, to poczekamy. Ten tartak to możliwe, że przydałby się nowy, ale mam tylko 6 wolnych. To jeszcze nie w tym momencie, może. O kurcze, opracuj era brozu. O, widzicie, ja dobrze kombinowałem nawet. Jak to chciałem iść, a dziadek mi właśnie o tym mówi. I teraz patrzcie, ile tu rzeczy będziemy mogli zrobić. Całkiem, całkiem, higiena. Minimapa, no higiena ma być. Usługi, najazdy, higiena. Okej. Budynki mieszkalne. Utrzymanie higieny. Dobra, ale jak ja mam to utrzymywać? Jakiś budynek mam zrobić. Opracowanie uprawy pszenicy. Aha, dobra, ja widziałem coś tutaj w tym drzewku technologii. O, jest właśnie, początek medycyny. Zielarstwo. O, tu będzie trochę tych rzeczy można budować, jak widać. A, bo mamy tutaj jakąś, kurde, epidemię malutką. Panuje choroba. Jak się, kurde, na zielono świeci. Pocieszne. Mogę to w ogóle ulepszyć? A, właśnie, potrzebuję 120 tych. Jak zrobię domki, to ja to ulepszę. A zrobię te domki. I to niedługo nawet. Jeszcze to mogę. No i niedługo będzie 120, szanowni państwo. A, tylko teraz takich mi brakuje. Dobra, trzeba też zwykłe domki zrobić. Czyli znów robimy tak samo jak wtedy. O. 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 I o. No i teraz będzie na plusie. Od razu dam tutaj, bo mnie stać. A może odtąd teraz zaczniemy? Szkoda mi tych drzewek, kurde. Okej. I od razu drogę sobie też tak pociągniemy. Uuu, się popsuł domek. No, na razie tyle. Jeszcze, no nie mam wizji całego miasta, no bo nie wiem, jak ta gra wygląda. Ja co tam dalej będę... Będę potrzebował. Czego dalej będę potrzebował? O, takie gry zawsze się lepiej gra drugim razem. Nie mogę tego odbudować? No nie, złota choroba była, wam powiem. Oj, czekajcie. Patrzcie, patrzcie. A nie, jeszcze są zasięgi. Nie, za wyjątkiem tego jednego. No dobra, zaraz może gdzieś jeszcze zrobię takie coś. Albo to się też może ulepszy i będzie zasięg większy. Nie wykluczam czegoś takiego. To w sumie w takim układzie powinienem tego nie robić tutaj.
Już mieszkają trzech, kurde. Można by to może jednak wywalić. Dobra, wywalam. Tu i tu. Tu będziemy gospodarcze rzeczy robić, tak żeby to miało zasięg idealny. O, to mi się podoba ten plan. Trzeba będzie niedługo wejść tu wyżej, zrobić rynek. I będziemy kombinować. Uzbrojenie 4, dobra. Początek medycyny, żeby problemu nie było. Złota nie brakuje. Kopalnia miedzi, dobra, zróbmy budynki produkcyjne. Jest kopalnia miedzi, tylko że musimy jeszcze miedź znaleźć. Czy ona nam się tu będzie świecić jakoś wyraźnie? Ta, tu na minimapie się świeci. Kurczę, to daleko jest. Nie będzie tutaj nigdzie? Kurczę, chyba nie ma. Czyli najbliżej jest tu. No i niestety wywaliło mi grę po raz pierwszy. Czytałem właśnie o tym na Steamie, że zdarzają się crashe i przez to ludzie dają grze negatywne recenzje. To jest chyba główny powód, także mam nadzieję, że twórcy jak najszybciej to poprawią, bo rzeczywiście jak giera crashuje, to jest dramat. Jak się tam tnie, to jeszcze można przeżyć, bo można grać, choć też nie pochwalam oczywiście. W każdym razie wiem, że tutaj jest miedź, bo już ją zrobiłem, a tam jest cyna, której też potrzebuję. I tym się właśnie teraz zajmiemy. Dużo nie straciłem, na całe szczęście. O, tu jest ta miedź. Magazyn, tak, będę musiał zrobić. W ogóle nie wiem, budujesz w złym miejscu. Teoretycznie, kurde, chyba tutaj było to, ale no niech będzie. Może nie tu. A, nie mogę takiej długaśnej dać. Dobra, zróbmy takie. Tylko niech już nie wywala do jasnej, ciasnej anieli. Zrobimy coś takiego? Zrobimy. Okej. I tu gdzieś magazyn muszę dać w takim układzie. Może gdzieś tu po drodze właśnie. Albo nie, zróbmy tej kopalnie tej cyny. Bo ja wiem, że ona jest tutaj właśnie. A jak robiłem drogę do tej kopalni, to mi wypierniczyło. O. I potem damy dobrze jeden magazyn. A, tylko że to gierka mi nie pokaże, jak to wygląda przecież. Chociaż nie wiem, może pokaże. Zobaczymy. Coś, czemu się nie chcesz przesunąć? O, ja tu chciałem tak kurde równo zrobić. I co, nie będę w stanie tego dokonać? No skoro tak, to zróbmy tak. No, tylko nie wywalaj się, kurde. Ja tutaj miałem plan, kurczę, taki. Żeby równo. To potem może jakoś pociągnę jeszcze. Dobrze to jest? Tak ma być. No. I teraz może stąd damy, o właśnie, dotąd. Potem będę to jakoś jeszcze tam, wiecie, ustawiał elegancko. I teraz pytanie, czy jak ja dam magazyn? No gdzieś tu właśnie. Czy to sięgnie mi jedno i drugie? Kurczę, to powinno pokazywać teraz. No plan się wydaje niegłupi, ale nie wiem, czy to mi się uda. A, widzicie, nie udało się. Oj, nawet w ogóle ani tego nie złapało. O, szkoda. Szkoda, czyli muszę zrobić dwa. Ej, dobra, jeden zrobię tu w takim układzie. A drugi dam gdzieś tutaj, bo ja tu będę pewnie robił jakieś inne rzeczy jeszcze kiedyś. I oni będą se tędy zapierniczali. Wypierniczymy w takim razie ten budynek, bo go na razie nie potrzebujemy. Kuta brązu, warsztat narzędziowy. Ja to już odblokowałem w ogóle? Oj, tę chałupkę jeszcze chciałem. Ej, brakuje mi tych? Domków? No to wychodzi. Dobra, zróbmy zwykłe domki w takim układzie. Zwykłe, zwyklutkie.
Jaki to ma zasięg? Aha, już niewiele, patrzcie, już niewiele. Mogę to odbudować jakoś? Ja pamiętam, że się chyba dało. Muszę te zwykłe chałupki też stawiać. A czy to będę mógł ulepszyć? Czy to będzie miało większy zasięg? Chyba nie. Ale będę mógł postawić kolejne i może postawię właśnie też gdzieś tutaj i potem sobie na tej skarpie też porobię takie domki. Się głupie nie wydaje. Albo już tu. I tu będę wtedy robił. Dobra, na razie po prostu w takim układzie. Zróbmy tu, bo tu sięgniemy. Tylko z drogą w taki sposób. I tu. I tu jeszcze sięga ta agora elegancko. Dobra. Tutaj ile się zmieści, a nie wszystko się zmieści, nie musi być tak równo, to wykorzystanie terenu to fajna sprawa. Także mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. No i tu już nie dam rady. No i okej, tak ma być właśnie, to mi się podoba, tylko że dróżki by się chyba jeszcze przydały. Tylko nie wiem, czy chcę naokoło taką dróżkę? O, nie chce mi gierka tak tego zrobić. A, niech ci... A, i ty, robaczku. A, popsuło mi drzewka. Jestem rozczarowany. Czy będę mógł tu sadzić drzewa? Autentycznie chciałbym tu sadzić drzewa. Co to jest to na minusie, cholera jasna? Pracowników brakuje, to o to chodzi. Czyli tutaj domki mi chyba nie pomogą. To muszą przyjść nowi. Dobra, to czekamy cierpliwie w takim układzie. Mam nadzieję, że tutaj albo te drzewa będą rosły, albo będę mógł je sadzić, bo ja lubię sadzić w takich grach drzewa, no bo to ładnie wygląda. Huta brązu, warsztat narzędziowy, uprawa z oliwek. Czyli potem tu idziemy. Okej, to pójdziemy. Czy to jest to? Nie, to jest to. I opracowanie uprawy pszenicy, czyli potem będziemy musieli iść tu. Tłoczenie olej. Dobra, huta brązu. Oj, trzeba to zamknąć. Nie chciało się samo zamknąć. Oj, ale huta brązu. Wychodzi na to, że będę musiał opracować kolejną technologię. Oj, to ja tutaj sporo będę chyba ciął w takim... Ale nie, czekajcie, możemy to przyspieszyć. No tak, no nie ma tego teraz tutaj. Huta brązu, czy to będzie huta brązu? Tu są narzędzia. No nie mówcie, że to jakoś daleko strasznie będzie. Nie, 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 to się musi odblokować, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy też to. Warsztat narzędziowy. No przydałoby się, nie powiem. Walka dystansowa, pamiętam. Arena. Rozwinięty handel. Kamienne drogi. Ośrodek kultury. Lepsze wydobycie kamienia. Nie, nie, nie. Tu nie ma budynków jako takich. To skąd ja mam wziąć hutę brązu, szanowni państwo? To jest bardzo dobre pytanie. Miedź już mam. Cyny jeszcze nie mam. Wydobywacie cynę. Czy mnie brakuje ludków? Nie no, wydobywają, dobra. To jest ok. No kiedyś tu będzie fajnie, mam nadzieję. Administracyjne. Pamiętam o tej bibliotece, okej. Targowisko powiedzmy, że mam. Tartak mam, no wszystko mam w tym momencie. Ja chyba będę musiał wejść w nową epokę. Nie, patrzcie, jest poziom drugi już, odblokował się. Tu się zresztą pojawia komunikat, że się coś odblokowało. Jest huta brązu.
Wymaga mieć cyna, no czyli wypadałoby to chyba tu gdzieś zrobić. To takie malutkie w sumie. Może tu tak ładnie na winklu? Przemysłówkę będę tutaj gdzieś robił. No dobra. Będzie huta brązu. O, teraz jest na plusie, mamy wolnych. Dobra, trzeba robić te chałupy cały czas, z tego wychodzi. Ale nie, to tak. Dobra, potem będę to wymieniał, bo mi się skończy miejsce oczywiście. Ale niech oni to robią. Warsztat narzędziowy. Jest warsztat narzędziowy, szanowni państwo. Deski, kamień. No i ten brąz. A nie, no, bo desek, kamień na budowę potrzebuję, a potrzebuję brązu, żeby produkować narzędzia. Czyli po prostu jak dam to tutaj, to już będzie działać, z tego wychodzi. No dobra, no to przy tej górze róbmy sobie taki przemysł ciężki, można powiedzieć. No, z takim miejscem. Uprawa oliwek. To już mamy. Za chwileczkę będziemy mogli kliknąć to. W ogóle w tej grze chyba lepiej się gra na tej najszybszej prędkości, takie mam wrażenie. Dobra, teraz proszę zrób mi to. Tłocznia oleju, gaj oliwny. A, tylko że my tutaj chcieliśmy robić taką dzielnicę rolniczą. No i chyba taki będę miał plan. O, kwatera zbrojmistrza, proszę. Warsztat narzędziowy. No to już mamy, to już mamy. Chata zielarza. Wymaga las. No to chyba przy tym zagajniku se takie coś zrobimy. Ma to sens? No tu jest taki ładny zagajnik. Kurde, to bym chciał. Ale może nie przy samej drodze? No dobra, niech będzie. Nie będzie tych chorób, mam nadzieję, dzięki temu. Zobaczymy. Tłocznia oleju. I chata wytwórcy kaganków. Oliwki ceramika. Ale to nie. Najpierw musimy zrobić... Skąd ja te oliwki będę zbierał? To będzie zbierało mi oliwki? Pozyskane z drzewek oliwnych owoce są tutaj przerabiane na oliwę. No właśnie, ale gdzie? A, gaj oliwny. A zaraz. Nie, tutaj nie ma drugiego poziomu. Budynki usługowe. Dom uzdrowiciela, patrzcie, drugi poziom. A gdzie gaj oliwny? Deski narzędzia, wymaga zioła. To nie będzie działać teraz, tak podejrzewam. Gaj oliwny. Wydajniejsza irygacja. A, czekajcie. Chyba mam pomysł. Będę mógł tutaj coś rozbudować. Nie, no to musi być wino. Plantacja winogron, to nie. Winiarnia. A ta myśliwska. A ta zielarza. No on robi te zioła robi, no. Gaj oliwny. Budynki mieszkalne na pewno nie. Tutaj na pewno nie. Dom sofistów, noria, targowisko, magazyn, biblioteka. Tu jest gaj oliwny. A Boże. Musiało odblokować, nie zauważyłem. Pole oliwne. A, widzicie. Dobra. To kolejne takie wielkie. Ja se tutaj pociągnę drogę. Tak jak kiedyś to planowałem. I chyba będzie ok. Ta jedna noria mi to ogarnie. Dobra, zróbmy to w taki sposób. Tutaj to po... A, nie działa to tak, jak ja chcę robić. Dobra, na razie tak. Ja te drogi kiedyś sobie wykończę oczywiście. One będą ładne, mam nadzieję. O, i tutaj proszę bardzo. A, inny rozmiar to ma zupełnie. Możliwe, że zrypałem właśnie tym sposobem. A może nie? Chyba nie.
Fajnie to działa. Też niebawem coś będzie. Coś nowego będzie. Lesze. Domu zdrowiciela. On wymaga tych ziół. A, patrzcie, i on wpływa też na to. Dobra, czyli to trzeba postawić tu. Czyli ja zrypałem. Ale nie. Mogę to postawić tutaj gdzieś obok. Ta dupa nie zmieści się. Nie, kurde. Bo chciałem, żeby ta dróżka była równo. Muszę... Ojejku. Obejdziemy się bez ryb. Chyba, żeby to przesunąć. No i trochę chyba nie bardzo mogę też. Ojojoj. Czy ja właśnie zrypałem? Bym tutaj ten dom uzdrowiciela obok postawił. No mogę go postawić tu. Ja wiem, że ja kurde wydziwiam strasznie, ale to miała być droga. Normalnie. Psychopata. A jak się nie ucieszyli, zaraz będzie wszystko nie trójta zada. Tylko czy to mi się teraz tutaj sięgnie? Patrzcie, nie sięgnie tego jednego. Czy tam dwóch. Oj, oj. Trzeba było pauzę, kurde, zrobić. Domu zdrowiciela. Czekajcie, zróbmy tę pauzę. Bo będą płakać. No to sięgnie na pewno. Chyba, żeby... Ej, czekajcie, mam lepszy plan. Jedno dam tu i dalej sobie będę to ciągnął, a drugie dam tam dalej. Tak, tak to trzeba było zrobić od początku. Albo nawet tu. O, 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 albo to jest jeszcze lepszy pomysł może. To sobie dużo domków będę mógł dać i wszystkie mamy w zasięgu. A tu coś podobnego może nawet zrobię, kurczę, tu. I też wszystko będę miał w zasięgu. Ej, to jest lepsiejsze. O! O, prawie idealnie. Kurczę, to mi się podoba. Czyli to dajemy tu, a to damy na podobnej zasadzie tutaj. I wszystko idealnie, ładnie, równo sięgnę. No, mały remont. I domu zdrowiciela tu na środku, bo ten to skubany sięga wszystko. O, pięknie. Tylko też nie będzie na środku chyba, ale to nie szkodzi. Dla normalnych ludzi nie szkodzi. Mnie tam trochę będzie to bolało, ale trudno, przeżyjemy to jakoś. Dom uzdrowiciela. I on taki trochę skitrany tu będzie. Ale chyba nie szkodzi. Ludzie będą wiedzieli, gdzie iść. Za gorą. O, pięknie. Dobra, i teraz to włączamy. Patrzcie, jak się cieszą. Patrzcie, jak się cieszą. Szczęśliwi, no. I się nie popsuło. Dobra, weźże mi się odbuduj, kurde. Się jakoś robiło z tego, co kojarzę. Brak materiałów. Który? A, dobra, bo tu za mało, za wolno wydobywa. Magazyny. Pewnie by się przydało więcej. Nie mówię nie. Nie mówię nie. Teraz możemy zrobić tłoczni oleju, szanowni państwo. Tylko znowu, gdzie to kurde było? Oj, się narobiło. Nowe budynki się w kółko pojawiają. Się pogubię w tym w końcu. Chata zielarza. Mamy już. I chatę uzdrowiciela też mamy. To jest tłocznia oleju. Dobra. I tu mamy rzeczy te rolnicze. Czy to może być tu? Tu domki by jeszcze weszły. A korcą mnie takie rzeczy. A nie, dobra, ten nie sięgnie. To może być tu. To może być tu jednak. Dobra, dawaj. Mam nadzieję, że to ładnie ostatecznie wyjdzie. To mi się podoba ten zagajnik. Nie będę go ruszał. Fajnie, że nawet w sumie taki... Nie, to drwal tu jest. Że on tego nie niszczy tak całkowicie. No chociaż jak jest w grze możliwość sadzenia drzewa, to nie ma problemu.
Oliwa, glina. Dobra, glinę mamy tam, tu mamy oliwę. To nie smrodzi, nic nie robi, możemy to gdzieś tutaj dać chyba. Może gdzieś tutaj, za tym zagajnikiem. Popsujesz mi tu coś? Chyba nie. O, ładnie weszło. Dobra, będzie działać. I tym się zajmiemy już chyba... w przyszłym odcinku, nie w poprzednim. Czy ja ceramiki więcej potrzebuję? Nie. Tu coś jeszcze będę mógł wetknąć. Tak mi się wydaje. Ja te narzędzia skupuję, a ja już chyba ich nie potrzebuję. Co ja mogę sprzedawać? Bo mi mówią, że w magazynach czegoś mam pełno. To ja mógłbym na piękny finał zacząć coś sprzedawać. Mięsa mam niby dużo, ale to się zje chyba. Ale to tylko w tym mam te rzeczy. Kurde, chodzi pewnie o mięso. Zaraz będziesz funkcjonował spokojnie. Mogliby mówić, kurde, jaki to zasób. No ale nie mówią niestety. Tu zrobimy tę świątynię taką wielką, takie tam rzeczy. Tak kombinuję. O, chyba na razie jest okej. Tylko niech się, kurde, nie kraszuje. Desek mam ciągle mało. Ja bym mógł zrobić drugi tartak w gruncie rzeczy. Zaraz, czy ja sobie tylko nie popsułem, kurde, tutaj? Chyba sobie popsułem. Ale to nie szkodzi. Już nie przeginajmy pały. To znaczy ja może. Mógłbym nie przeginać pały. Nie, musi być tak idealnie równo. Ale on ma tu zasięgi takie, jakie chciałem. To fajnie będzie wyglądało. A tylko, że tutaj drzewko usunę. No ale kurde, trzeba. To znaczy nie trzeba, ale już usunę, jak już... Aaa! Nie psuj się, drzewku. O, popsuło się. A, kamienia mi brakuje. O, też dobre pytanie. 27, trzeba kamieniarza jeszcze zrobić. Dobra, to na sam finał zrobimy jeszcze, szanowni państwo, kamieniarza. Budynki produkcyjne pierwszego poziomu. Kamieniołom. Tu się kończy, tu jest trochę. 100. No, można by to wydobyć i potem mieć z głowy. Niedaleko. Dobra, czyli to będziemy mogli niedługo rozwalić. Kamienia to w tej grze nie brakuje. To jest marmur w ogóle chyba. Nie, to jest ten kamień właśnie. No, marmur, kamień, jedno i to samo niby. Choć nie tak, marmur jest kamieniem, ale nie każdy kamień jest marmurem. Także nie jedno i to samo, ale spoko. Gra się przyjemnie, coraz ładniej to wygląda. Wielkie miasto może być naprawdę fajne. Tylko żeby się nie wypierniczało. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.